woda, która wpływa do kłodnicy, jest już czysta, choć na ocenę wpływu na środowisko awarii w centralnej oczyszczalni ścieków w Gliwicach przyjdzie jeszcze czas. W środę jeden z przewodów osadników oczyszczalni okazał się niedrożny. To spowodowało, że 30% ścieków oczyszczanych było wyłącznie mechanicznie. Całą noc była opróżniona woda z tego zbiornika. To zanieczyszczenie malało. Dzisiaj już rano było to około 20% nieoczyszczonych, czy tam wstępnie oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rzeki. Pracownicy opróżnili ten osadnik, udrożnili ten zatkany czy przytkany przewód i w tej chwili ten osadnik już będzie normalnie pracował, także cała sprawa została załatwiona na ten moment. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, którym dysponuje Gliwicka Oczyszczalnia, na usunięcie awarii przedsiębiorstwo miało 48 godzin. Prace rozpoczęły się późnym wieczorem w środę i trwały nieustannie przez kilkanaście godzin do czwartku włącznie. Do opróżnienia było 6 tysięcy metrów sześciennych wody, a intensywne opady deszczu utrudniały serwisowanie, ponieważ poziom wody w osadniku znacząco się podnosił. Z drugiej strony deszcz spowodował, że zanieczyszczenia, które wpłynęły do kłodnicy, były mniej groźne. Te wyniki badań prób ścieków wykazały przekroczenia w zakresie zawiesiny azotu ogólnego i fosforu ogólnego w stosunku do zapisanych w posiadanym przez oczyszczalnię pozwoleniu wodnoprawnym. I tu dalej w trakcie prowadzonej przez inspektorów kontroli będziemy tę sprawę analizować. Wyniki badań wody pobranej z nad wylotu i poniżej wylotu również wskazują, że ta awaria miała wpływ na jakość wody. Jak jednak podkreślają przedstawiciele PWiK, zanieczyszczenie nie ma wpływu na jakość wody w domach mieszkańców Gliwic. Jedyną uciążliwością mogła być charakterystyczna woń odczuwalna w niedalekim sąsiedztwie oczyszczalni. W chwili, w której Wody Polskie podejmują wiedzę na temat ewentualnych zdarzeń, takich jak właśnie awarie, wypadki, czy też inne sytuacje, które nie powinny mieć miejsca, wdrażamy procedurę kontroli interwencyjnych. Kontrole gospodarowania wodami odbywają się zazwyczaj zarówno jako działania planowane wobec rozlicznych podmiotów i użytkowników wód, ale również jako właśnie te działania interwencyjne. I z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia w tej przedmiotowej sytuacji. Choć awaria nie wstrzymała pracy oczyszczalni, to dziś już można powiedzieć, że jej sprawność przywrócona została w pełni. To, co wpada do kłodnicy, jest całkowicie oczyszczone. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla Dawida B. oraz pomocnictwa w zabójstwie ze szczególnym okrucieństwem dla Magdaleny B., matki 8-letniego Kamila. Prokuratura zmienia zarzuty w sprawie śmierci 8-letniego chłopca z Częstochowy. Pierwotnie ojcem chłopca był oskarżony o usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie obrażeń zagrażających życiu, a także znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Po zmianie kwalifikacji czynu mężczyźnie grozi teraz kara dożywocia. Sekcja zwłok 8-letniego Kamila wykazała, że przyczyną śmierci były poparzenia. Ich efektem był wstrząs, a następnie niewydolność wielonarządowa. 10 dni temu chłopiec zmarł w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił tam po tym, jak został pobity i oblany wrzątkiem przez ojczyma. Jedno auto się zatrzymało, a drugie nawet nie zwolniło. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności potrącenia mężczyzny na przejściu dla pieszych przy Alei Mireckiego i ulicy Niepodległości w Sosnowcu. Do wypadku doszło 16 maja około godziny 21. Kierująca pojazdem Nissan 26-letnia kobieta najechała na znajdującego się na przejściu dla pieszych 42-letniego mężczyznę. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna został przewieziony do szpitala. Kierująca była trzeźwa, policjanci na miejscu wykonywali czynności. W tym samym momencie na pasach znajdował się drugi mężczyzna, który idąc w przeciwnym kierunku bezpiecznie przeszedł przez jezdnię. 26-letniej kobiecie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Jeszcze tej wiosny powróci tu zima i to nie za sprawą aury, a końca jednej z największych inwestycji w Sosnowcu w ostatnich latach. Trwają ostatnie przygotowania, aby po wielu miesiącach prac puste jeszcze krzesełka stadionu zimowego wypełniły się kibicami. Lodowisko to już ostatni, trzeci obiekt, który powstaje w ramach ArcelorMittal Park, czyli Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Ma ponad 2000 miejsc, a nad taflą zawisł już nowoczesny, czterostronny telebim. To jest nowy obiekt, który jest w tym momencie w trakcie odbiorów. Dokonujemy kilku ostatnich poprawek po
po zakończeniu prac budowlanych. Za moimi plecami już jest przygotowana tafla lodowa, gdzie 4 czerwca odbędzie się już pierwsza ślizgawka. Bo właśnie wtedy odbędzie się tu finał tygodnia Dnia Dziecka i lodowisko zostanie udostępnione łyżwiarzom, na razie tylko na 3 godziny. Jednak oficjalne otwarcie zaplanowane jest na 10 czerwca. Wtedy pierwsze sportowe emocje pojawią się tu wraz z kibicami za sprawą meczu hokeja na lodzie. Będzie to mecz charytatywny, gdzie artyści polscy z towarzyszeniem TVN24 włączą się wraz z naszymi mieszkańcami w akcję charytatywną dla małego 3-letniego Adasia. Adasia, który zmaga się z wrodzoną wadą kończyn górnych, którego czeka w tej chwili bardzo ciężka operacja, bardzo kosztowna operacja przeszczepienia paluszka w miejsce kciuka nieistniejącego. Jest potrzebna kwota 340 tysięcy złotych. Jak przekonuje sam prezydent, imprez na stadionie zimowym ma być zdecydowanie więcej, tak by mieszkańcy Sosnowca mogli cieszyć się nowymi obiektami. Będziemy szukać takich rozwiązań, żeby każdy tak naprawdę chociaż przez chwilę mógł z tych obiektów się cieszyć, z nich korzystać. Chyba w tym tygodniu olimpiada dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z różnych części województwa. Gościły dzieciaki na naszej arenie Sosnowiec, jednym z elementów Zagłębskiego Parku Sportowego. Teraz mówimy o tej bezpłatnej ślizgawce, ale akcji charytatywnej, meczu, ale i akcji charytatywnej. Różnego rodzaju innego imprezy, które już planujemy. Budowa nowego lodowiska, jak i pozostałych obiektów Zagłębiowskiego Parku Sportowego trwała od 2019 roku. Żeby pan Tomek tam dojechał. Pokonując 4100 kilometrów. Taką trasę ma przed sobą Tomasz Dzierga, wykładowca Szkoły Policji w Katowicach i działacz społeczny z Siemianowic Śląskich. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że z kilometrami zmierzy się na dwóch kołach. I choć przed startem obawy były, to motywacją jest szczytny cel, pomoc potrzebującym. To już trzeci rok z rzędu, kiedy pan Tomasz bije rekordy w słusznej sprawie. Ogólnie to jest tylko około 2000 km, jakby w prostej linii to zrobić, tylko że no, ja lubię bić rekordy. W tamtym roku było niecałe 4000, zrobiłem do Lizbony. No teraz lubię bić rekordy, więc teraz troszeczkę okrężną drogą do tych Aten sobie jadę. No i 4100 km jest, więc podwójna tak naprawdę trasa, ale 16 krajów, więc no, robi to wrażenie. Lubię zwiedzać, zobaczyć inne kultury. To też jest coś dla mnie, tak? Nie tylko dla tych ludzi robię, ale to też dla siebie, odpoczywam psychicznie. No i mam wielką satysfakcję, że robię jakiś tam rozgłos, a tych pieniędzy potem przybywa więcej. Na koncie zbiórki, którą w tym roku chce poprzez swoją akcję promować pan Tomasz, jest już ponad 50 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Ja Jadę, Ty Pomagasz, wykorzystując swoją siłę sprawczą, tegoroczną podróż wyjątkowo dedykuje dwóm osobom. Emerytowanemu nauczycielowi z Wielkopolski i 10-letniej Weronice z Siemianowic Śląskich. Dziewczynka od urodzenia cierpi na niedotlenienie mózgu lewostronne i porażenie mięśni, dlatego potrzebuje wieloletniej specjalistycznej rehabilitacji. Są to prywatne rehabilitacje, bardzo dobrzy, tam są rehabilitanci, na lokomacie córka jak była, to powiem pani, że po rehabilitacji jak przebiegła, tak zaprzykulała, a tutaj jej było, że biegła i no, wręcz krzyczała, że stawiała nóżkę prosto, że już pierwsza rehabilitacja coś dawała na tym sprzęcie. Ona z tego nie wyjdzie, bo mózgowe porażenie dziecięce to jest, że no to się troszkę pogłębia, bo przykurcze mięśni są i dziecko no przynajmniej dwa razy w tygodniu minimum powinno być rehabilitowane. W tym roku po raz pierwszy na trasie panu Tomaszowi towarzyszyć będą koledzy, którzy podobnie jak inicjator akcji chcą pomagać. Panowie dojadą wspólnie do Wiednia, skąd dalej organizator pojedzie już sam. We trójkę wyruszyli z osiedla w Siemianowicach w czwartek, chwilę po godzinie 10, gdzie przed startem na dopingujących akcji czekało sporo atrakcji. Za namową tutaj mojego kuzyna, który namówił mnie, mówi, że fajny, szczytny cel jest wyjazdu. Oczywiście lubię jeździć na rowerze, tak więc można powiązać jedno z drugim. Niestety w tym roku mało było przygotowania czasu, nie było w ogóle praktycznie czasu, także no zobaczymy, no myślę, że będzie dobrze. Zbieramy kasę dla tej dziewczynki, dla tego pana i to jest po prostu, to jest priorytetem, tak, naszej wycieczki. Podczas trwania wyprawy chętni mogą licytować rzeczy wystawione na bazarku w mediach społecznościowych akcji. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, trasę Siemianowice Śląskie, Ateny Siemianowice Śląskie pan Tomasz pokona do 19 czerwca.
Trwają przygotowania do tegorocznej edycji Daisy Days w Pszczynie. Na pszczyńskim rynku już pojawiło się mnóstwo kwiatów i roślin, które złożą się na ogrody Daisy. Będzie je można oglądać przez 3 dni od 19 do 21 maja, ale to nie jedyne atrakcje, które czekać będą na mieszkańców od piątku. Seriale, te które lubimy, kochamy, Janosik 07 z Głosie, 40-latek, opowiadają historię Pszczyny. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, koniecznie musi znaleźć się w tym miejscu w piątek o godzinie 20.30, by przekonać się, że właśnie tak jest. Koncert Pszczyna na filmowym tle o 20.30 tutaj jutro, o 20.30 w piątek. W sobotę muzyka operowa, operetka i nie tylko, również wieczorem na rynku, a w niedzielę muzyka amerykańska. A oprócz tego majówka konna, gra miejska czy iluminacje na rynku. Święto Księżnej Daisy ma już długą historię w Pszczynie, a tegoroczna edycja ma być wyjątkowa. Święto wzięło się 10 lat temu, bo to dzisiaj jest jubileuszowa edycja Daisy Days. Wzięło się z tego, że Daisy, czyli Księżna Daisy, jest ikoną Pszczyny. Została ona oficjalnie uznana taką ikoną Pszczyny w strategii promocji, która została uchwalona w 2012 roku. I od tego czasu to święto Księżnej Daisy odbywa się co roku w maju. Daisy Days rozpoczną się w piątek o godzinie 9 i zakończą w niedzielę o godzinie 23.